No cześć. W końcu nadszedł ten moment. Dostałem od was bardzo dużo pytań i za każde bardzo dziękuję. No to co? Zróbcie sobie coś do picia? I zaczynamy. Dzisiaj kawa. Ale częściej yerba dominuje. Mając mały budżet, najlepiej jest zainwestować, moim zdaniem, w fotografię analogową. Mam tutaj Zenita 11. To jest aparat analogowy radziecki, za którego dałem na Allegro 40 zł bez obiektywu. Obiektyw to jest Helios 44 M4, który bez problemu można też później wykorzystywać z lustrzankami nowoczesnymi i aparatami bezlusterkowymi. Niestety z Nikonem jest gorzej, bo z Nikonami nie łapie ten aparat ostrości na nieskończoność niestety, więc parę metrów tylko ostrzy, ale obiektyw jest rewelacyjny. I on tak schodzi po 100 zł, no trochę więcej czasami. Tak naprawdę zależy od stanu, w jakim jest. Ale bardzo polecam fotografię analogową. To jest zupełnie inny w ogóle wymiar fotografii i o tym też chciałbym zrobić film osobny. I tak naprawdę on też się kręci, bo ten Zenit ma już 15 zrobionych zdjęć i za jakiś czas, bo też na Instagramie zadałem to pytanie, na Instagramie będzie była ankieta o tym, czy chcecie też właśnie film o mojej pierwszej rolce filmu, która powstaje tutaj. Więc czekajcie też na film. Tak, by the way, w lecie, jak lubicie zimne napoje, to wyjmijcie sobie soczewki z obiektywu i możecie sobie popijać, bardzo polecam, naprawdę. Moją przyszłość wiąże z moimi pasjami, czyli fotografią i filmowaniem. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się dostać na studia filmowe i spełniać się w tym, co kocham, czyli w nagrywaniu, fotografowaniu świata, otoczenia i tak dalej. Moim ulubionym filmem jest Incepcja Christophera Nolana. Jest naprawdę niesamowitym filmem, w sensie ja tam siedzę przed tym filmem zawsze z otwartą buzią, bo naprawdę niesamowity jest dla mnie ten film, niesamowicie zrobiony, przemyślany, koncepcja jest niesamowita. Oprócz tego, jeśli chodzi tak spoza też takich filmowych, to na YouTubie też jest na przykład film Miejsce na Ziemi. Nie będę podawać autora, bo myślę, że znacie, znajdziecie, znaleźliście. A z takich filmów jeszcze to Tenet na pewno. Bo jest bardzo zakręconym filmem, bardzo trudnym filmem, ale osobiście bardzo mi się podobał. Naprawdę kunszt tego jest niesamowity. I naprawdę szacun dla tych wszystkich, którzy tam grali i dla tych, którzy to wymyślili, bo naprawdę trzeba być niesamowitym mózgiem, żeby wymyślić coś takiego. Trzymaj. O, dzięki. To jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę najbardziej na początku, kręcąc Niezauważalne, bardzo chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami i jakby przemówić do wszystkich, żeby każdy na chwilę się zatrzymał, no bo to był trudny czas dla nas wszystkich. Teraz na przykład kręcę nowy film, o którym też już na swoich mediach społecznościowych informowałem i na stronę facebookową i na Instagrama oczywiście zapraszam. Informowałem o filmie, który kręcę, Wdech, i tym filmem też chcę przekazać właśnie również swoje spostrzeżenia, żeby właśnie przemyśleć cały ten wir, cały ten tak naprawdę pośpiech jeszcze raz, bo w Niezauważalnym były podobne przemyślenia, aczkolwiek w tym chcę też troszkę więcej przekazać. No i tak naprawdę moją motywacją jest rozwijanie się przede wszystkim w tym, co kocham. No i dzieleniem się z innymi moimi filmami, moją twórczością. Także dziękuję wszystkim za wsparcie, moim bliskim. No i co? I tak naprawdę zacząłem nagrywać, no bo to kocham, no bo to lubię i zawsze mnie to kręciło, jarało.
I cieszę się, że teraz już wziąłem się za to bardziej na poważnie. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Moją odskocznią przez cały czas była szkoła, klasa maturalna w tym momencie i tak naprawdę no ciężko właśnie powiedzieć, co jest dla mnie odskocznią, bo tak naprawdę właśnie filmowanie, fotografia i moje pasje są moimi odskoczniami od rzeczywistości, w której żyję. Teraz jestem już po maturach i mam najdłuższe wakacje w życiu i chcę je dobrze spożytkować, dlatego wracam z, myślę, że nawet nie podwójną siłą, tylko większą. No i co? No i... Zostańcie ze mną. Powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem nagłówek tego artykułu, to bardzo się zdziwiłem. W sensie nie spodziewałem się. No ale no, jakie miasto, taki Spitzberg, nie? Nie wiem tak naprawdę, jak się mam z tym czuć. To jest z jednej strony bardzo wymagające wręcz określenie, ale z drugiej strony tak, no, miło na serduszku się zrobiło. To na pewno. Ale no, ostatecznie chyba dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jako mały chłopiec nagrywałem filmiki poklatkowe z klocków Lego. Nawet to na YouTube'a wrzucałem. Miałem bodajże 20 coś subskrypcji. Tak się z tego cieszyłem, naprawdę. Ale niestety nie wiem dlaczego, sam szczerze usunąłem ten kanał i tych filmów też nigdzie nie mogę znaleźć. Cały czas próbuję gdzieś odgrzebać. Później dostałem iPada mini. To był model, pierwszy bodajże model. I z kuzynami kręciliśmy różne filmy. Nakręciliśmy własne Avengers, nawet Age of Ultron, pamiętam. Oprócz tego z rodzeństwem nakręciliśmy film jeszcze, już nie pamiętam tytułu, ale to było naprawdę bardzo dawno. No i później tak naprawdę dzięki mojemu zastępowi bardziej się rozwinąłem w tej dziedzinie. Zacząłem popełniać też więcej błędów, ale się uczyć na tym po prostu. I tam też dużo filmów żeśmy wypuścili, także zachęcam. Jeszcze raz, ostatni już na ten kanał Skauci Europy w Rzeszowie. No i potem znalazłem się tu, gdzie jestem, tak naprawdę. U mnie jest ciężko z ulubionymi piosenkami, bo... No, bardzo ciężko generalnie wybrać taką konkretną, ale na pewno dzięki Oli, która mi podesłała tę piosenkę i też pozdrawiam, to jest nią Hello My Old Heart. Tutaj gdzieś wyświetlę screena. Jest jeszcze jedna piosenka 2 na 10 Sanach. Jakoś tak muzycznie bardzo mi podeszła, ale tekstowo też. Też swoją drogą bardzo uwielbiam jej twórczość. I jeszcze z takich piosenek to obecnie słucham dużo Drugiej w nocy też Sanach. A tak to... Co się nawinie, to mam zawsze często tak, że słucham, no i później przechodzi następna piosenka. Ale te trzy, tak, najbardziej. No i jeszcze jest taka jedna, do której mam największy sentyment, Chodź ze mną. Bardzo dużo odegrała w moim życiu i jest naprawdę dla mnie bardzo ważna. Także polecam, Ralf Kamiński to śpiewa. Thank you.